Justyna Smolińska. Łukasz Korycki. Dzień dobry, witamy ze studia Pulsu Biznesu i Bankier.pl na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. To 13. edycja tego wydarzenia. Edycja pod hasłem Co będzie jutro? Ale zanim przejdziemy do tego, co będzie jutro i co będzie działo się również dzisiaj w studiu Pulsu Biznesu i Bankier.pl, to najpierw słów kilka o wczorajszej inauguracji tego wydarzenia. Tak, podczas wczorajszej inauguracji wystąpił premier Donald Tusk, który deklarował otwartość rządu, jeśli chodzi o współpracę z biznesem, z przedsiębiorcami, więc my w tym studiu będziemy z przedsiębiorcami rozmawiać o tej współpracy, o tym, w jakich obszarach można znaleźć wspólne punkty, mogą znaleźć rząd i przedsiębiorcy. Premier dużo mówił wczoraj o energetyce, o odnawialnych źródłach energii. Nawiązał oczywiście też do gorącego tematu, czyli strategii migracyjnej, więc ja w tym studiu będę rozmawiał m.in. o tym, jak nowoczesne technologie wykorzystać przy budowie OZE, jak również z przedstawicielami nauki o tym, jak strategia migracyjna może wpłynąć na obecność zagranicznych studentów na polskich uczelniach, szczególnie tych ekonomicznych. Dużo będzie o rynku pracy, o tym, jak ta demografia wpływa na rynek pracy, ale także sporo będzie o sztucznej inteligencji, o bezpieczeństwie, energetyce. Dużo bardzo ciekawych tematów w studiu Pulsu Biznesu i Bankier.pl. Zachęcamy do śledzenia na stronach obu portali, no i w mediach społecznościowych. Pozdrawiamy z Sopotu. Oglądajcie nas. Do zobaczenia.